Panie, panowie, to po pierwsze gratuluję i proszę się przedstawić w takim razie, bo to pełna załoga, tak? Pełna załoga, jeszcze tak? Jednej osoby. Jednej osoby. Dziękuję, no. Mhm. Brigida Sadowski, żona Maćka. Maciek. Tadeusz. Robert. Robert, bez nazwisk. Tadeusz Matlewski. I jedna osoba jest nieobecna, to jest Irek Zubko, który był taktykiem. Aha. Na Łodzi. No to zacznijmy od tych mistrzostw, bo to już które są mistrzostwa państwa? Czy to w tym samym składzie, czy te z mistrzostw na mistrzostwa się... Bo ja pamiętam, że pan wyjeżdżał gdzieś wtedy, te lata temu, nad Atlantyk, na mistrzostwa J20. To może i było w Annapolis wtedy. Annapolis, właśnie, właśnie. No więc skład przeważnie jest ten sam. Jedna osoba może się zmienia. Tu jest praktycznie nasz stały skład od, nie wiem, 7, 8 lat, 9. Długo. A ponieważ to zależy od wagi załogi, także czasami pływamy we 4, czasami pływamy w 5. Bo załoga jest ograniczona. Waga jest ograniczona. Waga jest ograniczona do 400 kg. Mhm. Także my pływamy w 5, teraz się zmieściliśmy. Niektóre załogi pływają w 6, niektóre załogi pływają w 4. Wtedy pływaliśmy we 4, bo był jeszcze Czarek. Mhm. A Czarek i ja to jednak stanowimy tą właśnie wagową. O ile pamiętam, to wagowo, tak. Ale pamiętam, że pan pływa jakoś od dziecka, tak? No ja pływam, ja już pływałem regatowo od 7 roku życia. Nawet jeszcze wcześniej. W Polsce jeszcze, W Polsce. No jestem z Gdyni, to tam... Tak, woda była. Woda była. Było gdzie pływać i Gdynia, Gdańsk, Górki Zachodnie, tam było mnóstwo dobrych akwenów i mnóstwo dobrych żeglarzy i akurat taki system był, że pozwalał nam żeglować nie wydawając strasznie dużo pieniędzy, nie wydając strasznie dużo pieniążków, także to było dobre. Także ja pływam Optymist, Kadet, OK Dingi, 470, Soling, trochę FD i później jak tu przyjechałem, to miałem przerwę. No i tak złożyło się, że ja poznałem paru żeglarzy ze środowiska takiego klubowego, Zawisza Czarny to był chyba. No i tak to się zaczęło. Polskiego klubu Zawisza Czarny w Hamilton. No i od tego się zaczęło. I tak zaczęliśmy pływać. Najpierw pływaliśmy na takiej łódce, która nie. Ta łódka nie ma tutaj tych samych łódek, nie ma klasy. No i jak zobaczyliśmy, że jest łódka. Czy są takie same, identyczne łódki, no to już wtedy zdecydowaliśmy, że kupimy właśnie tego typu łódź. No i kupiliśmy i zaczęliśmy pływać. Tam mieliśmy... Który to był rok? To był 2005. Piąty. Tak. Kupiliśmy łódkę w 2005. W 2007 już żeśmy wygrali Mistrzostwa Kanady, to było w Shediac, w New Brunswick. W 2009 wygraliśmy następne Mistrzostwa Kanady. W 2009, nie? Tak. To było w... Tak, to już było tak dawno. Ale wyście wcześniej wygrali w Shediac. No w Shediac, a w 2009 wygraliśmy w Hudson. W Hudson to było. No i tak w Quebecu. Generalnie co roku startujemy, to się nazywa Ontario, tak jakby liga można to nazwać, w lidze ontaryjskiej. Z reguły jak startujemy we wszystkich regatach, to przeważnie przez ostatnie parę lat żeśmy wygrywali te wszystkie regaty. Składa się z pięciu regat. Początek sezonu w Ashbridges, później tu u nas w klubie regaty. Wszystko na Ontario? Wszystko na Ontario. Różne kluby organizują różnego rodzaju regaty i w ramach tej całej serii. Jakby można porównać Kanadę, jak Kanada stoi w tym całym, bo to jest popularna klasa. To jest bardzo popularna klasa. No na tych mistrzostwach. Bardzo dobrze w sumie Kanadyjczykom poszło, bo wygrał Kanadyjczyk Rossi Milew pochodzenia bułgarskiego. Z tego klubu. No z tego wszyscy, klubu. Wszyscy jakoś są pochodzenia jakiegoś. Tak, to chyba pierwszy raz w ogóle, że Polska, kanadyjska łódka wygrała mistrzostwo. Jeszcze nigdy nie wygrali, także on jest doskonałym żeglarzem i już parę razy się pokazywał na tej właśnie międzynarodowej arenie. W 2006 roku wygrał Mistrzostwa Ameryki Północnej, no i tak zawsze jest gdzieś tam w czubie. A państwo też byliście w czubie zawsze gdzieś? No myśmy byli, przeważnie jesteśmy w czubie tutaj w Kanadzie, a już jak jeździliśmy do tych Stanów, to już tak nie było. To już było tak w środek stawki,
pierwsza dziesiątka, pierwsza piętnastka. Tak. Ale w Halifaxie byliśmy najlepszą kanadyjską łódką na mistrzostwach północnej Ameryki. Bo to są prawdziwe regaty. Bo tutaj się mówi rozgrywać tam jakieś wyścigi, są przeliczniki na jachtów. Tutaj jest jedna i ta sama łódka, są ograniczenia wagowe, czyli wiadomo kto czym pływa, wiadomo jakie żagle ma i tak. Wszystko jest wymierzone. Wszystko jest wymierzone. Wszystko zależy od załogi. Tak, w większości. Kile są wymierzone, łódki są zważone, żagle są zmierzone, załogi, my jesteśmy wszyscy zważeni, także jest promowanie tego, że praktycznie cała łódka, to jest wszystkie porównywalne. Łódki porównywalne i że wszystkie łódki będą takie same. Hmm. Więc producenci tych łódek to przeważnie, te wszystkie łódki były... Znaczy, a czym się różnią? Różnice nie są duże, różnice są polerowaniem. Różnice są troszeczkę może kształtem kila, ale ponieważ kile powinny się mieścić w tych tolerancjach, także są bardzo podobne. Producenci żagli są różni, jest Nordsails, który jest największym potentatem. My jeździmy na Zaleski, który jest polska firma tutaj, w Connecticut. W Stanach Zjednoczonych, także na tych żaglach. To było takie polskie connection. Także oni pływali na tej klasie, my pływaliśmy na tej klasie i w związku z tym kupowaliśmy u nich te żagle. No i w sumie takie najlepsze sukcesy mieliśmy na tych żaglach. No. Ile jest Polaków z innych krajów, że tak powiem, w tej klasie? W Polsce ta klasa nie istnieje. Mhm. Ale ile jest Polaków, ile spotkaliście Państwo? Ze Stanów Zjednoczonych, Polaków z zagranicy, że tak powiem. Na tej klasie? Tak. Nie ma. No oprócz Zaleskich, którzy już nie pływają, to raczej nie ma. Może jest jedno. Były dwie polskie łódki tutaj, parę lat temu. Byliśmy my i Syrena. A, no tak. Ja. No i Zalescy byli, ale sprzedali łódkę i bardziej się poświęcili. Są bracia bliźniacy, więc Krzysztof Zaleski bardziej się poświęcił na trenowanie swojego syna na laserze, który jest klasą olimpijską i chce go przygotować do olimpiady. Bardzo fajnie. A Waldek to ten raczej mówili, że będą kupowali łódkę, ale to na razie to tak nie wygląda. Pływają na dużych łodziach. Szyją żagle, budują żagle dla dużych łodzi i pływają na dużych łodziach. Mają sukcesy. No więc zostaliście Państwo jako polonijna reprezentacja. Tak. A od czego to zależy? To znaczy. No, od czego zależy to, które miejsce się zajmuje, od czego zależy to, że się osiąga, jak się trenuje do tej klasy regat? No, mieliśmy dobry trening, ale przede wszystkim najbardziej się liczy szybkość łodzi i szybkość łodzi się trenuje w parach, dwie łódki przeważnie, może trzy, najlepiej zawsze z kimś, który jest bardzo szybki, więc staraliśmy się trenować z tym właśnie Rossim, jeśli mógł, jeśli nie, to mieliśmy takiego partnera, Węgra, z pochodzenia Węgra. I przygotowywaliśmy się w warunkach takie, jakie nam pozwalały, bo były różnego rodzaju wiatry. No i próbowaliśmy różnego rodzaju ustawienia, gdzie powinien być shot genuły, jakie powinien być napięcie sztagu, jakie powinno być napięcie wand, tego typu rzeczy, niuanse, które wychodzą później gdzie siedzimy, wysokiej, jaki przechył, czy taki, czy troszeczkę większy. Aha. I wydaje nam się, że te właśnie doświadczenia pomogły nam na tym, że wypadliśmy lepiej. Mhm. My z reguły w Ontario nie ma dużo wiatru, w związku z tym były warunki takie, jakie nam odpowiadały. No właśnie chciałem zapytać, bo chyba jakoś ta teraz anomalia pogodowa, ciepło i tak dalej, ale chyba nie było dużych wiatrów. Nie było. Było do 5, 6, 8 węzłów. Czasami jest trudniej pływać przy słabych wiatrach niż przy takich. No to właśnie dlatego mówię, chciałem zapytać, jak to były trudne te mistrzostwa, czy one były więc trudniejsze niż zazwyczaj? Mi się wydaje, że dla nas były łatwiejsze z dwóch względów. Po pierwsze, że pływam już tu przez ostatnie tam 12 lat. Po drugie, że przeważnie pogoda jest właśnie tego typu. Także jak pływamy, to 80-70% warunków były takie, jakie były na Mistrzostwach Świata. Aha. Także no i troszeczkę znamy ten akwen, może trochę lepiej niż inni i zawsze... Wiadomo, gdzie jakie wiatry, w którym... Dużo, tak, dużo nam pomogło właśnie to, że to jednak te swoje wody. Local knowledge. No ten local knowledge. Jak to mówią. Hey, how are you? Debriefing meeting? Debriefing, that's right. It's a
Polish newspaper. Figure out when you should have zigged or zagged. Yeah. Oh, you're getting an interview. Yeah. Good sailors. I know, I know. They should be on the front page of your newspaper. Maybe not the front one. Why not? Yeah. This is the news. Yes, yeah, definitely. Yeah. It was a good week. Hot, not much wind, but yeah. Good racing. So good, you're racing. Still staying here, or you? No, no. I brought the boat back on Sunday. I just my mom plays bridge here, and she's 86. He's a part of Nick's crew. Are you ready to launch? To z nimi właśnie się przygotowuję. Rozumiem. Week after Thanksgiving. No, czyli to nie była jakaś wyjątkowa sytuacja, nie było za słabe te wiatry. Nie, nie, nie były. Dla nas nie były. No jest limit, żeby wyścig był, w ogóle się odbył, to musi być minimum 4 węzły. No i było tak, 4,5, 5, tak było w dolnych granicach. Troszeczkę powyżej limitu. Troszeczkę powyżej. Czy jest limit maksymalny, czy nie? Nie, nie ma. Nie, chyba. Zawsze ze względu na bezpieczeństwo na pewno jest. Odwołują. Ale były regaty, gdzie były 25-30 węzłów i się odbyły. W momencie, kiedy już wyścig trwa, już leci i jest tam ostatnia prosta na wiatr czy z wiatrem, to zawsze tam zostawiają. W jednym przypadku odwołali, kiedy przywiało chyba 40 parę węzłów Anapolis. No, to mamy tam takie zdjęcie, że naprawdę. Łatwiej się pływa przy szybkich czy przy wolnych? No, dla nas łatwiej się pływa przy słabszych wiatrach. Z tego względu, że mamy więcej doświadczenia, lepsze wyczucie. Jak już się steruje, to jest to przyzwyczajenie, te nawyki, które się nabyły tutaj. Fala, niezależnie od tego, jaka jest. Właśnie fala, bo to jest, bo fala też dużo znaczy. Przecież. Też dużo znaczy i łatwiej nam po prostu przechodzić może przez te fale, poprzez trymowanie żagli, może troszeczkę lepiej, a może bardzo dobrze momentami, i to nam się udaje. Po prostu na słabszych warunkach udaje nam się lepiej pływać. Lepiej pływamy. No, jesteśmy opływani na tych słabszych warunkach. Rozumiem. Jeżeli chodzi o silniejsze warunki, to ostatnio przed Mistrzostwami Świata było parę dni, kiedy były naprawdę silne warunki pogodowe i żeśmy, no, akurat pływaliśmy sami, ale tak już powoli. To w Halifaxie też nie było mało wiatru. Nie, nie było. Mieli dobry wynik. Tak, w Halifaxie też. Także, no, ale już generalnie to te słabsze warunki. Tak. Jesteście Państwo zadowoleni? Bardzo. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest, wiadomo, że mogło być lepiej. Było w zasięgu ręki. Trzecie miejsce było w zasięgu ręki, ale zrobiliśmy parę błędów. No, żeglarstwo polega na tym, że im mniej błędów się... Wszystko polega na robieniu błędów i uczeniu się. Tak, dokładnie. Im mniej błędów się zrobi, tak, tym lepiej wypadnie, bo każdy robi błędy. No oczywiście. Każdy robi. To było takie... To wróćmy do pani i panów, to znaczy droga do żeglarstwa. Wiemy tu już, jaka była pana tatka, a... Pani z mężem? Czy ja mężu, gdzieś czy... mąż mnie to. Tak? jak to jest z tym bakcylem, jak to jest z tym zarażeniem? No bo widzę po pana, że tak mówię, opaleniznie, że często na świeżym powietrzu. No, więc właśnie. Tutaj byliśmy po 8 godzin przez 5 dni, dlatego tak wyglądamy. No, myśmy kupili naszą pierwszą łódkę, nie była duża, turystyczna, ale zaczęliśmy się w klubie u siebie ścigać i po prostu, żeby się lepiej nauczyć i dzięki właśnie splotowi wydarzeń, żeśmy się spotkali z statkiem i w zasadzie to jesteśmy jego wychowankami i on jest naszym mentorem. Tak naprawdę tego żeglarstwa takiego regatowego to on nas nauczył, bo w Polsce ja nie miałem, mimo że jestem ze Szczecina, nie miałem kontaktu, byłem bardziej nurkiem niż żeglarzem. No i jeszcze raz, no ile to zajęło nam w sumie 8 lat, żeby dojść do tego wyniku. Do klasy światowej, bo to jest czołówka światowa. No praktycznie za nami byli dwóch mistrzów świata, także... Dwóch byłych mistrzów świata. Pan? O, ja byłem daleko od dużej wody, dlatego że się urodziłem i wychowałem w Bieszczadach. Aha. A pierwszy raz z żeglarstwem zetknąłem się właściwie dzięki mojemu bratu, świętej pamięci, już teraz.
na jeziorze Soliński zabrał mnie na którąś niedzielę na kadeta. Aha, posadził mnie na niskiej burcie i kazał mi tam siedzieć, dopóki mi tyłek się nie będzie moczył. I już mi się spodobało. No i wtedy, od wtedy właściwie, jak tylko była okazja, to jeżdżaliśmy razem na łódkę, czy to na Solinę, czy na Mazury, na wielkim wodzie. Jak tutaj, jak wyemigrowałem z Polski, jeździłem się tutaj. A jak dawno to było? Prawie 30 lat temu, 30 lat w przyszłym roku. Kupiliśmy sobie łódkę, oczywiście łódkę nie regatową, ale jakieś tam pływadło, że tak powiem. No i spędzaliśmy weekendy na niej. Kiedyś miałem okazję, zostałem zaproszony na wzięcie udziału w regatach Youngstown i tam miałem okazję poznać nieżyjącego już teraz Marka Gosińskiego, doskonałego żeglarza, zresztą regatowego również. No i wtedy właściwie pierwszy raz byłem na regatach, czyli niespełna 30 lat temu. No i już tego bokcyla wtedy złapałem tak mocno. I już szukałem okazji, żeby uczestniczyć w regatach klubowych przeważnie, na różnego rodzaju łódkach ze znajomymi, z ludźmi zapoznanymi, Polakami, Kanadyjczykami. A następnie pojawiła się łódka J24. Tak, Tadek wspomniał, Syrena, którą kiedyś miał Irek Zupko. No i z nim zacząłem pływać jakieś 15 lat temu. I po dwóch latach, gdy Tadek z partnerami kupował łódkę, zaproponowali mi wstąpienie do ich załogi, od tej pory mam razem. No ale od tej pory dopiero zaczęło się prawdziwe żeglarstwo regatowe, no i pod okiem tatka. Dzięki tatkowi. No tak jest. Także prawdziwa przygoda się właściwie zaczęła wtedy. Jak to jest z tymi regatami? Bo ja znam dwie klasy żeglarzy. Znam takich żeglarzy, którzy... Kiedyś robiłem wywiad z Ludomirem Mączką. On mówi, że nienawidzi regat, nienawidzi ścigania się. On lubi spokojnie, woda, słonko, ludzie, tam tu płyniemy, tam płyniemy. Natomiast są ludzie, którym no, ściganie daje właśnie to czucie tej przyrody. Tu wiatr, tu woda, że człowiek jak gdyby czuje się częścią tego. Co to jest u Państwa, to u Panów i u Pani to ściganie się? Dlaczego regaty, a nie pływanie właśnie tak jak Pan zaczynał od jakiejś tam łódki na weekendy? No ja myślę, że to był kolejny etap, a po drugie to na pewno jest oderwanie się od takiej szarości zwykłego dnia, od stresów dnia codziennego powiedzmy. A poza tym, no ta, no nie wiem, adrenalina, tak, ale emocje, prawda, no i to... I nerwy. To. Poza tym, w rejsie nigdy nie jest tak samo. Część elementów można trenować, przygotowywać się, ale to nigdy nie jest tak samo, jak czasami to jest jak gra w szachy. I no, mnie to bardzo pociąga i satysfakcjonuje. Lepsze rezultaty lub gorsze, oczywiście te najlepsze najbardziej, ale to jest dla mnie, no to jest hobby takie na całe życie, mam nadzieję. No to jest sport i to jest chyba ta różnica pomiędzy pływaniem rekreacyjnym, kiedy fajnie płyniemy sobie tam i każdy z nas też to lubi, no i sportowym, takim zwykłym sportową rywalizacją, którą każdy chce czy się sprawdzić, czy zobaczyć, gdzie jesteśmy. Nie ma limitu wieku i dlatego to jest ciekawe, z tego względu, że no tutaj właśnie, pływała... Tutaj nie tylko mięśnie, mięśnie to w mniejszym stopniu. Jest dużo aspektów. Trzeba być przygotowanym fizycznie, bo trzeba być. Tak? No tak, szczególnie trzeba. Osoby, które trymują, bo czy genuje, czy spinakera. Bo jeżeli wieje więcej, no to trzeba albo wyciągnąć to szybciej, albo mieć więcej siły i to trzeba być przygotowanym. Drugi aspekt to jest ten mentalny aspekt, jak długo można być skupionym, bo wyścig trwa powiedzmy godzinę, półtorej, w zależności od tego, jakie są warunki i jaka długa trasa i jaka jest ranga regat, ale przeważnie koło półtorej godziny stawiają i trzeba wpaść w to takie skupienie, żeby prowadzić tą łódkę jak najszybciej, wyjść ze startu jak najszybciej i wyjechać jak najszybciej do przodu. I co jest ważne wtedy, przygotowanie łódki, także jest ten aspekt techniczny i umiejętności trymowania żagli, bo naszą siłą napędową są żagle. Prawda? Żagle, przechyły, wykonywanie manewrów, jak zgrana jest nasza załoga, jak szybko możemy zrobić zwrot przez sztak, czy zwrot przez rufę, czy nam
żagle się wypełnią od razu, czy się nie wypełnią, czy tam coś się załamie, czy na każdym manewrze można stracić może pół długości łodzi. I to są te właśnie te drobne takie elementy, gdzie wyprowadzają każdego żeglarza regatowego do przodu. Także to jest, wydaje mi się... Jakie są nieuczciwe chwyty w regatach? Czy można co, zabierać wiatr, podbierać? To są uczciwe i to są dozwolone rzeczy. Nie można, obowiązują przepisy regatowe, w których jest 7 czy 5 podstawowych przepisów regatowych. Pierwszym to jest prawy, lewy, także łódka, która jest na prawym, mówi się, że ma pierwszeństwo. W rzeczywistości to łódka na lewym musi ustąpić łódce na prawym. Ale jeśli łódka na lewym nie ma takiej możliwości, to łódka na prawym musi uniknąć kolizji. Nie. Więc jest to takie, takie... Ale złożenie się przed dziobem to jest, według przepisów jest oprócz tego, że jest możliwe, to jest dopuszczalne, ale to jest niemile widziane i to jest takie niepisane prawo, że ludzie raczej tego nie robią. To zależy. Nie robią. Nie fair play, tak? To jest fair play. To jest fair play, bo jeżeli jak kogoś nie walczymy, lubisz, to mu się składasz. Ale niekoniecznie. To niekoniecznie, to są sytuacje taktyczne. Jeżeli my wiemy, że jesteśmy powiedzmy w pierwszej piątce i jest największy rywal, który jest koło nas i jest troszeczkę za nami, to po prostu chcemy mu zabrać wiatr, chcemy go wyprzedzić, chcemy, żeby był niżej i robimy wszystko to, co jest dozwolone, żeby był dalej za nami. I poprzez to, że czy zabranie mu wiatru, czy wymuszenie na nim, ale legalne, wymuszenie na nim, żeby popłynął w stronę, którą nie powinien płynąć, to jest wszystko dozwolone. Bo jeszcze oprócz przygotowania łódki, oprócz przygotowania załogi, oprócz zgrania załogi i wszystkich manewrów, to jeszcze jest coś takiego jak wiatr, który się zmienia, prąd, który jest tu silniejszy i dużo rzeczy polega na tym, że jeżeli się popłynie w stronę dobrą, tam gdzie jest więcej wiatru, albo tam gdzie wiatr troszeczkę odkręci, tam się wygrywa. No, także. Jakie są szanse na to, żeby to była klasa olimpijska? Raczej nie ma. To nie jest klasa widowiskowa. To jest po prostu klasa, która jest bardzo popularna. Została wyprodukowana chyba w 1976 roku pierwsza łódka u człowieka w garażu. Johnston chyba się nazywał. Rod Johnston. Wybudował sobie łódkę dla rodziny. I zrobiła się... Dużo ludzi ma tej wielkości łódki, zaczyna tej wielkości łódki właśnie rekreacyjnie. Tak. Stopy, to tak to właśnie tak łatwiej się pływa, nie jest to za duże, nie jest to za ciężkie. Tak. No i on sobie taką łódkę wybudował i kto mógł przewidzieć, że w tej chwili jest ponad 5000 tych łodzi na świecie. I łódki startują, na tych regatach były łódki z Japonii, z Irlandii, z Meksyku, z Peru, z Wielkiej Brytanii, Niemcy. 10 narodowości było, Korea. Nie, 12 chyba, czy 14. Argentyna, Korea. Także jest to najbardziej popularna łódka kilowa. Czemu w Polsce nie ma? Ja nie wiem. Produkowane są we Włoszech. W Polsce jakoś nigdy się nie przyjęła. W Polsce były, to się nazywało chyba quarter toner, ćwiartka. I to były... No to jakby nie było, to w... Może dlatego, że to nie jest klasa olimpijska, że to nie jest taka łódka, taka... Która daje odskocznię do jakiejś kariery sportowej? Tak. Ale właśnie daje. Ta łódka daje odskocznię do kariery sportowej z tego względu, że dużo ludzi, którzy się przewinęli przez tą łódkę, później znaleźli karierę czy w America's Cup, czy w innych... Mnie się wydaje, że to raczej chyba chodziło bardziej o koszt, ponieważ łódka kosztuje, nowa łódka kosztuje chyba 70 tysięcy dolarów. W tej chwili starą, taką jak nasza, można kupić za 15. Dlaczego to jest takie drogie? Dlaczego 70 tysięcy dolarów za łódkę, która w sumie, no, daje się 4 stopy? No,
Nie, no tak 7... się przedmiotowe, tak producenci nowe, ale może tak, ja myślę, że to jeszcze bez żagli. Na no to popularność tej klasy wpływa też fakt, że można kupić właśnie, nawet Tarek wspomniał, łódkę w miarę tanio. To jest tanio jak na łódkę regatową. I są solidne 15 tysięcy do 20 tysięcy dolarów, to nie jest tak drogo na łódkę. No właśnie, na koniec porozmawiamy o pieniądzach, bo to w końcu to takie pływanie to też jest koszt. Tak jest. I to nie tylko koszt no, czasu, który człowiek poświęca tej pasji, ale i łódka, i doprowadzenie jej do stanu, że tak powiem, regatowego, i transport, i jeżdżenie na zawody i tak dalej. Drivers Wanted to jest hasło Volkswagena. Czy to jest w związku z tym jakieś pieniądze, czy... Nie. Dobrze by było. To jest nasza druga łódka. Pierwszą łódkę, którą kupiliśmy w tym 2005 roku, była ona sponsorowana przez Volkswagena, miała nazwę Drivers Wanted i myśmy tej nazwy nigdy nie zmienili. Nas Volkswagen nigdy nie sponsorował, ale nazwa po prostu się przyjęła, została, już znają nas wszyscy Drivers Wanted i wiemy... Może teraz warto by było wystąpić po tych sukcesach właśnie mistrzostw świata. Ja myślę, że Volkswagen teraz ma wystarczająco kłopotów. Ale no właśnie, czy nie ma sponsorów jakichś, czy to wszystko z prywatnych pieniędzy? Wszystko z prywatnych. Jak wyjeżdżaliśmy na Australii, to pomogło nas kilka osób, między innymi firma trackerska Ursus. Od tej pory, to sporo nam pomogli, od tej pory finansujemy się sami. I dlatego może te wyjazdy, które na początku, jak zaczęliśmy pływać, to wyjeżdżaliśmy dużo częściej do Stanów, a w tej chwili już tak, okej, no to pojedziemy tu na regaty, pojedziemy tam na regaty, ale to jest też, to są też wakacje, prawda, dla nas. Tak. Czy pojedziemy do Annapolis, czy pojedziemy do Newport, czy pojedziemy do Marblehead, to praktycznie jakbyśmy mieli sami tam pojechać, to może byśmy nigdy nie pojechali, nie? A tak jednak jest takie... No wakacja, a potem chyba środowisko, też, bo to jest... Środowisko, bo poznaje się ludzi. Poznaje się ludzi, w tej flocie znamy nas dobrze, spotykamy się nie tylko na łódce, ale i prywatnie, więc jak się to wszystko buduje. No właśnie, bo to czasem załogi mają taką chorobę ekspedycyjną, że się nie lubią, mają pretensje do siebie, że są różne, jak to jest tu u państwa? U nas jest tak, jeżeli jest coś, jeżeli mamy jakieś pretensje, czy jeżeli coś się dzieje, to zostaje na łodzi i to wszystko, nie? Tu normalnie wychodzimy, możemy sobie piwo... Nie ma czegoś takiego, że to przez siebie przegraliśmy. Nie może być. To się wydarzy na wodzie, zostaje na wodzie. Zostaje na wodzie i... Czysta karta. No jesteśmy amatorami. Wszyscy chcemy jak najlepiej. I tak po prostu już będzie. I to jest fajne jest to, że możemy jeszcze za 20 lat popływać. bo chcę wrócić do tego... Tu był najstarszy uczestnik zawodów, 72 lata i był drugi na tych zawodach. Tony Parker, który jest skarbnikiem republikaninów. Także to jest bardzo ważne. Republikaninów w Stanach Zjednoczonych. Że ludzie różnego pokroju. Tak. Różnej, powiedzmy, wielkości kieszeni i tak dalej. Tak. No to jest piękne w takiej rywalizacji, że nie decydują właśnie jakieś olbrzymie pieniądze, jeżeli sponsorzy, którzy nie wiadomo, co robią z łodziami, tak jak przy dużych regatach, oceani. Ale z przykrością musimy stwierdzić, że ostatnie lata akurat to są takie lata posuchy, jeśli chodzi o popularność Jetmini Ford, przynajmniej tu lokalnie, bo nie przybyło, było trochę ludzi, którzy kupili te łodzie, zaczęli pływać, później pozostawili. No jak widać, bo łódź trochę tutaj stoi, kiedyś jak myśmy zaczynali, stało ich mnóstwo i pływały co czwarty mieliśmy regaty, a teraz w tamtym roku właściwie chyba nie było żadnych. W tym roku nie było żadnych regat czwartkowych, a to były zawsze nasze takie regaty. No i to trochę smutne jest, prawda? Nie przybywają mało młodych. Ale to jest chyba generalny problem, że klasa w Kanadzie. Państwa, jak to jest? Czy młode pokolenie jakoś... No akurat nie. No mój syn akurat wyjechał do Edmontonu. Ale Roberta pływa, Adar. Dzieciaki co prawda przeszły tutaj ten okres treningów. Córka była chyba ze dwa razy na kampie, jakoś nie chciała. Nie załapały tego. Syn był na regatach. Teraz zajęty jest bardziej szkołą i tam swoją już taką drobną karierą jakby, ale nie przychodzi. Jak jest miejsce, jak może przyjść, to przychodzi popływać z nami też. No, jego ekscytuje bardziej szybkość, czyli mała łódka, która więcej jest akcji na niej, prawda? To tak różnie bywa. Jak się wieje, to jest fajnie. Są duże fale. I
i my też to lubimy wtedy, nie? Ale jak są takie słabe wiatry, no to troszeczkę się tak nie dziś. Ale Jay to jest może taki jeden nasz rozdział, a drugi rozdział to pływamy na łódce Maćka tutaj. To jest Beneteau 10R. No i też jest jedno z największych słodkowodnych rejsów, co roku się odbywa, to jest Lake Ontario 300. I jaka to jest wielkość łodzi? 10 metrów. Czyli 33 stopy? No, 34 metrów. Ale na rzeku to jest więcej tak, emocji. No. Więcej emocji jest. No ale pływamy co roku, startujemy w tych regatach i też Maciek może się pochwalić sukcesami tutaj, także proszę bardzo. No, to... Susan Hood i Ontario 300, to w zasadzie myśmy wygrali dwa razy. Mówię myśmy, bo pierwszy raz byłem, jak to mówią, double-handed stadium. Dwie osoby tylko, 300 mi pokonaliśmy i wygraliśmy te regaty, a później już nie, czy dwa lata później płynęliśmy w czwórkę, był Robert i jego syn Adam. I też nam się udało wygrać te regaty, także to są takie... Tutaj twierdzą, że to są największe słodkowodne regaty na świecie, z czego Amerykanie chyba nie są zadowoleni, bo jeszcze jest ten słynny Mackinac, który z Chicago do Mackinac. I to jest bardzo, bardzo ważny, prestiżowy wyścig regaty. I nie wiem, może są dłuższe, może są krótsze, to już nie o to chodzi. Są dużo bardziej popularne, bo to jednak Amerykanie tam jakoś mają lepsze... Nie wiem, lepiej to po prostu są w stanie zorganizować, jest większy prestiż. Niemniej jednak te regaty tu ontaryjskie też są ale trudne. Coraz mniej, co roku coraz mniej. Ale to jest około 100 łodzi przyjeżdża. Ale czy to takie... Ja myślę, że to jest ekonomia. Ekonomia. No właśnie, chciałem prywatnie zapytać, dlaczego? Czy to ludzie się odwracają od wody? Ja czy... myślę, to jest ekonomia. Bo w końcu przecież mieszkamy tutaj nad Wielkim Jeziorem. Możemy co 10 minut czy 20 minut do wody dojechać. I jest to łatwe. To jest ekonomia. Wystarczy spojrzeć, ile pięknych łodzi stoi w porcie. No właśnie, ale one w większości, nigdy nie wypływa. Właśnie, większość stoi. A to jest właśnie ta różnica między pływaniem dla przyjemności i regatowym. No tak, jest, jak ale się dla przyjemności stać dla przyjemności w porcie to jest niepływane. To zamiast kotyczu. No to ludzie mają to zamiast kotyczu. Zamiast jeździć 2 godziny w jedną stronę, stać w trafiku, to kupują takie coś i sobie albo wypłyną, albo nie. Dzisiaj wypłyną, zapraszają znajomych. Klub jest bardzo przyjemny, tam zawsze można sprzęt się nie niszczy. Także nie trzeba inwestować. Także to jest trochę taniej. Żagle jak się nie używa, to się nie zużywają tak bardzo. Rozumiem. No to cóż, ja dziękuję bardzo. Bardzo było miło porozmawiać i poznać.